karty i wizy, także i o robakach już, o tych zarazkach przestałyśmy gadać. Karty, gotówkę dzięki usłudze cashback, czy dowodować swój telefon. W ten sposób Poczta Polska włącza się w dzieło cyfryzacji urzędów i gospodarki, a także upowszechniania obrotu bezgotówkowego. Poradnik TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Najpierw czytam, bo lubię, później za mnie oglądam, bo mnie interesuje, a potem pytam, bo jestem ciekawy i podsłuchuję, ale kulturalnie, w programie Krakowskie Przedmieście. Zawsze w środę po 14.40 kulturalny krakowski kwadrans na antenie Radia TOK FM. Łukasz Wojtusik, zapraszam. Reklama. Wybierz hit od T-Mobile. Najnowszy Huawei P9 Lite w cenie nie do przebicia. Już za złotówkę na start w abonamencie. Gwarantujemy najniższą cenę lub zwrot różnicy również na inne smartfony Huawei. Sprawdź w sklepach T-Mobile. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepaslim. Tak, ale Hepaslim to tabletki na wątrobę. Kochany, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Kochani, Hepaslim przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepaslim na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Sięgnij po nowe wydanie miesięcznika Magnolia, a dowiesz się, co posadzić na skalniaku, jakie rośliny mogą zastąpić cukier, które kwiaty wabią motyle i co zrobić, by ogród lub taras był bardziej kameralny. A na koniec psychozabawa. Wybierz swój ulubiony kwiat i dowiedz się, co mówi o tobie. Miłej lektury. Anna Landowska, redaktorka naczelna. Sensacja warszawskiego festiwalu filmowego. Film porównywany do słynnego slamdoga Milionera z ulicy. Inspiruje i zaraża energią jak nietykalni. Prawdziwa historia nastolatka, który udowodnił sobie i światu, że marzenia pomagają przekraczać najtrudniejsze granice. Idol z ulicy. Najlepszy film od 3 czerwca. Każda wakacyjna przygoda zaczyna się od dobrze spakowanej walizki. Dlatego już od jutra w Lidlu pakowne i wytrzymałe walizki z możliwością powiększenia pojemności. Super cena. Walizka podręczna na kółkach tylko 88 zł ze sztuką. Tak, jedynie 88 zł. Zyskaj kupując zestaw dwóch dużych walizek podróżnych jedynie za 222 zł. Tylko 222 zł za dwie duże walizki. Lidl. Co tydzień coś nowego. JW Construction zaprasza na Dni Inwestora. Odwiedź nas. Ale o tych zarazkach, co Państwo słyszeliście, to straszne rzeczy. O tych zarazkach. I tutaj w Warszawie właśnie poszczególne istoty żyjące zachowują się właśnie jak te zarazki. Aby mieć, aby być, istoty te są tak pazerne i są tak bezczelne, a nerwowe, a skuteczne, a hipochondryczne, przeszkadzające sobie, że nie da się żyć. No. Dopóty każdy nie będzie pilnował się swojego nosa, bo to jeden drugiemu wygląda, zagląda bezczelnie, chciwie, pazernie. Prawda? Czerwcowe cztery kąty już w sprzedaży. Temat numeru: lato na balkonie. 15 pomysłów na ciekawie zaaranżowany salonik pod chmurką. Ponadto, jak dobrze zaprojektować szafę i garderobę, by wykorzystać cenne miejsce. Jakie baterie wybrać, aby obniżyć rachunki za wodę. Magazyn dostępny również z idealnym na lato kryminałem. Nie przegap. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa 1 czerwca, minęła 11. Informacje TOK FM. Anna Draganek i Michał Poklękowski. Komisja Europejska jeszcze dziś zadecyduje, czy przyjąć opinię o zagrożeniu dla rządów prawa w Polsce. Burze w Polsce dziś już znów zacznie popada w całym kraju. Po 16 latach polscy piłkarze ponownie zmierzą się z Holandią. Dla biało-czerwonych to przedostatni sprawdzian przed Euro 2016.
Brukseli ruszyło cotygodniowe posiedzenie Komisji Europejskiej. Jednym z jego tematów jest dziś kryzys wokół Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Po zakończeniu rozmów dowiemy się, czy Komisja przyjmie krytyczną opinię na temat praworządności w Polsce. Z nami w studiu reporter TOK FM Dionis Turis. Dionisie, powiedz, kiedy możemy poznać decyzję? No, niedługo, zapewne w okolicach południa, bo jak powiedzieliście, kolegium już się rozpoczęło. Polski temat będzie omawiany jako jeden z ostatnich. Wiceszef Komisji Frans Timmermans przedstawi na forum historię dialogu z władzami w Warszawie i wynikającą z niej rekomendację. Wydaje się, że może ona iść w kierunku konieczności ogłoszenia opinii, która będzie krytyczna wobec polskiego rządu, bo wczorajsza rozmowa telefoniczna premier Beaty Szydło z Timmermansem, wieńcząca wielodniowe negocjacje na niższych szczeblach, miała nie przynieść żadnego przełomu. Jeśli komisja faktycznie nie uwierzy, że po stronie rządu jest gotowość do odblokowania Trybunału, wówczas rząd dostanie swoistą żółtą kartkę z Brukseli i 2 tygodnie na ustosunkowanie się do zarzutów. Tyle Dionis Turis z redakcji zagranicznej TOK FM, to teraz jeszcze Sejm. Tam komentarze zbiera Karolina Lewicka. Karolino, czy wśród polityków PiSu da się odczuć nastrój oczekiwania? Demonstrowany jest raczej brak zainteresowania. Kiedy pytano o opinię Komisji Europejskiej wicemarszałka Sejmu i szefa klubu parlamentarnego PiS Ryszarda Terleckiego, słyszę, że dla rządzących ważna jest opinia i owszem, ale zespołu ekspertów powołanego przez marszałka Sejmu mamy ją poznać za kilka dni. Nie mam pojęcia, czy komisja będzie czekać, ale my czekamy na wynik prac ekspertów. A opinia Komisji Europejskiej też jest ważna? Opinia jest ważna przede wszystkim dla komisji, no ale dla nas także bierzemy oczywiście to uwagę. I jeszcze rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, przed którą kreślę scenariusz następujący. Oto dziś kolegium komisarzy przyjmuje mocno krytyczną opinię. Nie o Polsce, o polskim rządzie. Ja jestem optymistką, uważam, że takiej krytycznej opinii nie będzie. Natomiast jeśli by się, nie daj Boże, tak stało, to mogę powiedzieć to, co powiedział minister Waszczykowski, że będziemy się odwoływać, ponieważ nie ma podstawy prawnej ku temu, żeby w ogóle Komisja Europejska się nami zajmowała. Tu PiS chwyta się tego, że procedura praworządności nie jest zapisana w unijnych traktatach, czyli zdaniem PiSu nie istnieje. Na razie rządzący chcą przeciągać się sprawę, a i sama komisja jest tym zainteresowana. Ma to związek ze zbliżającym się referendum Wielkiej Brytanii. Wiele działań Brukseli zostało zamrożonych, by nie inspirować eurosceptyków. Z Sejmu Karolina Lewicka, dziękujemy. W Centrum Zdrowia Dziecka w referendum zadecydują, czy przyjąć nowe propozycje porozumienia, które w trakcie nocnych negocjacji przedstawiła im dyrekcja szpitala. Rozmowy po kolejnej już turze mediacji zostały zawieszone o 3 nad ranem. Pielęgniarki 8 dni temu odeszły od łóżek pacjentów, domagając się podwyżek i lepszych warunków pracy w centrum. Słuchasz informacji TOK FM. 1170 razy interweniowali wczoraj strażacy w związku z burzami i intensywnymi opadami deszczu w całej Polsce. Najwięcej pracy mieli w Kujawsko-Pomorskim i na Pomorzu Zachodnim. W całym kraju z powodu nawałnic ranne zostały 3 osoby. Uszkodzonych lub zerwanych zostało 47 dachów, w tym 32 to dachy na budynkach mieszkalnych. Strażacy usuwali także połamane części drzew i konary, które tarasowały drogi oraz ulice. W okolicach Białegostoku bez prądu wciąż jest blisko 1000 domów. Usuwanie awarii może potrwać nawet dobę. Jakub Medek. Największe straty burze i towarzyszący im gwałtowny wiatr spowodowały w północnej części powiatu białostockiego. W gminie Wasilków spadające drzewo doszczętnie zniszczyło dom mieszkalny. Samorząd już zapewnił jego mieszkańcom zastępcze schronienie. Powalone drzewa zablokowały też na kilka godzin drogi krajowe numer 8 i 19. W sumie wieczorem i w ciągu nocy strażacy interweniowali ponad 100 razy. Na dzisiaj synoptycy zapowiadają kolejne burze w centralnej części województwa podlaskiego. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM. Kolejny burzowy dzień dziś w całej Polsce. Więcej o pogodzie tuż po informacjach TOK FM. Na 9 dni przed Euro 2016 we Francji trwa strajk kolejarzy. Na tory nie wyjechało około 40% pociągów TGV i ponad połowa pociągów regionalnych. Kolejarze protestują przeciwko reformie prawa forsowanej przez rząd w Paryżu i ostrzegają, że protest jest bezterminowy, co oznacza, że utrudnienia mogą objąć również piłkarskie mistrzostwa Europy. Związki zawodowe zapowiedziały, że w najbliższych dniach strajkować będą także pracownicy portów paryskiego metra i być może także portów lotniczych. Euro we Francji już 10 czerwca przed polską drużyną, dziś przedostatni sprawdzian przed tym turniejem. W Gdańsku drużyna Adama Nawalki zmierzy się z Holandią. Pomarańczowi to trzecia drużyna ostatnich mistrzostw świata, która jednak sensacyjnie nie zakwalifikowała się na tegoroczne Euro. Mimo to selekcjoner Adam Nawalka nie ma wątpliwości, że to mocna drużyna. Uważam, że Holandia gra piłkę na najwyższym poziomie, zarówno pod względem organizacji gry, jak i również jeżeli chodzi o umiejętności indywidualne. Stąd czeka nas bardzo ciekawe spotkanie. Myślę, że będziemy mieć bardzo dużo materiału szkoleniowego po tym meczu do analizy i to mnie bardzo cieszy. Początek tego spotkania w Gdańsku o 20:45. Kolejne spary i Polacy zagrają w poniedziałek w Krakowie z Litwą, a kolejne informacje to KFM o 11:20. Zapraszamy.
Pogoda. Dziś w całym kraju burzowo. Na północy Polski możliwy krat, najwięcej słońca na południu, ale wszędzie dziś będzie się przejaśnić. A na termometrach zobaczymy od 22 stopni w Zakopanem, przez 23 w Bydgoszczy, 25 w Trójmieście, Łodzi i Warszawie, do 26 stopni we Wrocławiu i w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łosiczka, program Owczarek. Andrzej Marek Chodzyński, architekt i urbanista, jest Państwa moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pan. Odpowiada Pan za wiele interesujących projektów, między innymi za... To co zrobiłem, wiele interesujących projektów. Tak. Między innymi druga linia metra, te kolorowe stacje. Tak. Z Wojciechem von Gorem. I kolor w mieście... W niektórych miastach wydaje się wciąż zastanawiać, frapować, bulwersować nawet. Raczej nie wiem, czy to jest jakiś polski zwyczaj, może nie tylko. Jest tak, że gdzieś chcemy, żeby te rzeczy, które są użytkowe, one się wtapiały, były takie trochę szaro-burę, łączyły się kolorystycznie z tym, co jest dookoła, żeby tak niezauważenie wejść do metra, przejechać się, wyjść z metra i ruszyć. W kulturze śródziemnomorskiej, w miastach takich jak Barcelona, czy Neapol, jakkolwiek by to nie było miasto śródziemnomorskie, kolor w przestrzeni publicznej, barwa, malarskie pojęcie barwy i rzeźbiarsko-malarskie pojęcie barwy jest na porządku dziennym. I wszyscy się chlubią tym, że mają takie artefakty w przestrzeni miejskiej, czy w Barcelonie, czy w Neapolu, czy w innych miastach, w Marsylii. My mamy trochę mniej światła, śródziemnomorskiego, mamy swoje pory bałtyckie roku. Mamy bałtyckie światło, to prawda, to jest inny rodzaj światła. Oczywiście to jest i w ciągu roku, i w ciągu nawet lata to światło jest inaczej operuje. I mamy takie przyzwyczajenie do szarości i tego koloru w przestrzeni miejskiej. Nie wiem, że nie doceniamy, ale że nie znamy tych artefaktów kolorystyczno-rzeźbiarsko-malarskich i przestrzeni widziane malarsko-kolorystycznie w sposób śródziemnomorski jeszcze pewnie nie rozumiemy do końca. Ale czas jest na to, żebyśmy o tym mówili, wydaje mi się, żebyśmy robili przestrzeni takie próby. I Wojciech Fango marzył o tym, że w przestrzeni publicznej pojawiły się jego wielkie obrazy tworzone w sposób malarski, rzeźbiarski, żeby przy tym miały swoją funkcję utylitarną. No i tak się stało, wydaje mi się, w Warszawie. Czy ma Pan wrażenie, że czasami niektóre rzeczy muszą się odleżeć trochę, tak z 10, 15, 20 lat, żeby spojrzeć na nie inaczej? Wydaje mi się, że to jest prawda. Jak się rozmawia z krytykami sztuki, z historykami sztuki, to oni wszystko, co się wydarza w danym momencie, w ciągu 5, natychmiast po otwarciu, mówią o architekturze czy o dziełach sztuki, traktują z dużym dystansem i mówią, że to jest publicystyka doraźna. Czekają według konserwatorów zabytków czy krytyków sztuki 50 lat i wtedy oceniają zjawisko jako trwałe albo zupełnie nieistniejące. Oceniają budynki, artefakty, dzieła sztuki jako te, które zaistniały i istnieją w przestrzeni historycznej i spuściźnie kultury materialnej, albo te, które po prostu jak meteory przebiegły, przeleciały i znikły rok, pół roku, dwa lata jako moda, czy kilkanaście lat. I taka to jest reguła rzeczywiście. Oczywiście to jest dobra wiadomość dla architektów, no bo nie wiem, jak zbuduje czy zaprojektuje w wieku, nie wiem, 30-40 lat, to za 50 lat już się nie musi martwić. To zależy od tego, z jakimi architektami mamy do czynienia. Ktoś opowiedział mi kiedyś historię, którą chciałbym powtórzyć. Powiedział, że są dwa rodzaje, a w zasadzie trzy grupy architektów. Jedni tworzą z miłości do użytkownika, drudzy tworzą z miłości do siebie, a w środku jest cała grupa pozostałych, którzy się miotają między jedną a drugą skrajnością. W związku z tym warto o tym mówić, dlaczego się pracuje w przestrzeni, po co się pracuje w przestrzeni. Rzeczywiście ma Pan rację, bo po 50 latach większość tych, którzy mieliby radość z tego, że coś przeszło z ich pracy do annałów historii kultury materialnej, być może nie będą o tym wiedzieć, a być może
Dlatego, że nie będę odpowiedzieć, popracuję tu bardziej intensywnie. A my, użytkownicy, pozostajemy przez te 50 lat i zmagamy się. Niektórzy są zakochani, a inni przeciwnie, jeżeli chodzi o nowe budynki, nowe instalacje miejskie. No tak, to takie życie kultury i tworów kultury. Hector Guimard w Paryżu, jak oddał do użytku wyjścia ze stacji metra w Paryżu na końcu XIX, na początku XX wieku, to przez kilka lat zmagał się z krytycznymi opiniami, które mówiły właśnie, to jest do niczego niepodobne. Myśmy tego jeszcze nigdy nie widzieli. W związku z tym, jak nie widzieliśmy, to znaczy, że nie wiemy, jak to ocenić. No i tak jak mówimy, minęło te 30-50 lat i dzisiaj wszyscy mówią, tak, to wspaniałe wejścia, czy wyjścia z metra paryskiego. I wiele budynków, czy dzieł w przestrzeni miejskiej w ten sposób jest oceniane. Zna pan mieszkańców Paryża doskonale. Jaka byłaby reakcja mieszkańców Paryża, gdyby oprócz secesyjnych wejść, ustawić im takie wielkie wentylatory, zastawić ulicę takimi wielkimi wentylatorami? Wentylatory to jest rzeczywiście... Nie jest projekt, o którym byśmy marzyli. Myśli pan, że za 50 lat powiemy, wow, no to fajnie, jest, można jest, postawić jest kawkę. Pan oczywiście bardzo kulturalnie złośliwy. Wentylatory w projekcie koncepcyjnym, który zrobiliśmy z Wojciechem Angorem, były w liczbie przy każdej stacji, powiedzmy, dwóch, ukryte skrzętnie na jakichś dziedzińcach czy w bocznych uliczkach. No a nagle przy otwarciu nastąpił wysyp wentylatorów. No ale to... Tegoż nie, na tym nie mieliśmy, nie mogliśmy panować. A właśnie jak to w praktyce wygląda, że no bo jeżeli mówi się o projektancie, to metra, czy drugiej linii, czy jakiejkolwiek linii metra, to użytkownicy mówią, no ale zaprojektował, tak? A tymczasem jest tam przecież wiele różnych podmiotów, które biorą w tym udział. Jeden z moich znakomitych kolegów, którego gościłem w biurze dwa dni temu, powiedział mi autor jednego z budynków, niektórzy mówią tu ikonicznych, Telewizji Polskiej, powiedział mi, większą część swojego czasu poświęcam na wytłumaczeniu, że nie miałem z czymś wspólnego, niż na tłumaczeniu, z czym miałem coś wspólnego. Tak. No takie spojrzenie dosyć indywidualne na ten zawód. Ale jakie było pytanie? No właśnie pytanie jest o to, no bo z jednej strony jest dzieło, jest autor dzieła i autor dzieła powinien mieć pewną kontrolę. Tak? Najprostsze jest i najbardziej chyba stosowne, tak rozumiem Państwa intencje, tęskie pytania. Najbardziej stosowne jest, żeby autor projektu koncepcyjnego, żeby ten projekt prowadził przez wszystkie jego fazy, czyli w architekturze to się nazywają fazy projektu do pozwolenia na budowę, czyli projektu budowlanego, później projektu wykonawczego, albo jeszcze wcześniej przetargowego, a później, żeby miał nadzór autorski, żeby na budowie nadzorował realizację dzieła. Tak jak pan mówi w muzyce, jeżeli autor, żyjący danej opery czy utworu symfonicznego ma prawo w tym momencie, tak, albo daje mu się prawo do tego, żeby razem z dyrygentem miał wpływ na sposób odegrania prapremiery. Jasne, ale muszę powiedzieć, nie zgadzam się na to, aby partia X wykorzystała... W architekturze to jest bardziej skomplikowane, dlatego że to jest sztuka użytkowa. W związku z tym jest i użytkownik, i jego poglądy na sprawę i są też tematy oszczędności w czasie pracy architekta, czy go dopuścić do tych wszystkich faz, czy dać mu możliwość realizowania się i w fazie projektu do pozwolenia na budowę i później do projektu przetargowego w projekcie wykonawczym i później w nadzorze autorskim samej budowie. Z mojej praktyki wynika, że każda faza jest równie ważna i porzucenie przynajmniej jednej z nich, nie danie możliwości architektowi uczestniczenia w jednej z nich, w dwóch z nich, jest ze szkodą dla projektu. Ze szkodą dla projektu i dzieła, które się zaprojektowało w koncepcji. Ale to są truizmy. To są rzeczy, które wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, a jednak, no właśnie, gdzieś podświadomie oczekujemy, że... No właśnie, to tak jak pan mówił, więcej czasu zajmuje tłumaczenie, z czym nie miałem nic wspólnego, niż to... No tak, to też jest cerka immanentna ludzi biorących udział w życiu publicznym. Dzisiaj wiadomości się szybko przemieszczają. Większość osób... zamiast mieć czas na mówienie o ideach, o wartościach i promowaniu tych idei i wartości i staraniu się o ich wytłumaczyć, żyją jak świnie.
stąd te zarazki. Czasu spędza na antenach radiowych czy telewizyjnych, mówiąc, w czym nie brali udziału i w czym, dlaczego... No ale na antenach można brać udział. Nie. Na antenach można brać udział. W takim razie po informacjach porozmawiamy o ideach i wartościach. Bardzo proszę. Andrzej Marek Rudzyński, architekt i urbanista, jest Państwa i moim gościem. Informacje już za kilka minut, o godzinie 11.20, po informacjach o ideach i wartościach. O ideach i wartościach bardzo chętnie. Także widzicie Państwo, ja to nie uważam wcale, że to czy telefon jest przeszkodą, czy komputer. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nawet Państwo macie program. Proszę Państwa, gdy sztuka pojechała do Wrocławia, macie program internetowy jaki? Macie Państwo program w internecie, jw.org. O to wiecie Państwo, po co w internecie mówić, gdzie myśmy byli, gdzie myśmy nie byli, prawda? Jak coś dobrego, no to przecież nawet Janek Witek mówi i się sam bardzo dziwił i że mówi, informuje, że tylko ja przedstawiam, informuję o wernisażach. Wtedy, kiedy ta kultura warszawska zdziadziała, bo tak, artinfo.pl zdziadział, bo włączysz, się zacina, za drugim razem musisz wejść. Dopiero gdy za drugim razem wejdziesz, to ci się uruchomi, a było kiedyś inaczej. Od razu, kiedyś, no to czyli niedawno, bo jesteśmy cały czas w Warszawie i tu się zmienia z sekundy na sekundę, proszę Państwa. Czyli, że te bakterie są bardzo złośliwe i bardzo szybkie i zmieniają się. No, a proszę Państwa, 17 rok wchodzi, 2017 rok, wernisaże idą nie z tej strony, po żydowsku, czyli od końca. No to po co komu to potrzebne? Trzeba się cofać potem. Jeszcze raz, żeby od końca oglądać, czyli po żydowsku wernisaże, żeby oglądać, żeby zobaczyć to, co jest dziś. W aptece wyrób medyczny irigacji. Czyli obrzydliwy. Również w czasie alergii. Gdzie na studia? Ja? Wybieram do Morski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Najlepsza uczelnia w województwie zachodniopomorskim uruchamia nowe kierunki na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Psychologia zdrowia oraz administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia. Dołącz do najlepszych. Wybierz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Szczegóły www.pum.edu.pl. Dziś rozmawiamy z lekarzem medycyny estetycznej Maciejem Łukasiewiczem. Panie doktorze, ile kobiet w Polsce ma nadwagę? Aż 42%. Wiele z nich stosuje różne środki, a i tak nie może schudnąć. Jakaś rada? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Czyli Kalominal skutecznie redukuje masę ciała? Tak, nawet u osób, u których inne metody zawiodły. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Kamera, akcja, scena w makro. Papier Mola 12 rolek za 6,99 rozwija wielowarstwowy wątek. A szampon Ultra Du i drugi za 1 grosz zmywają mu głowę. W makro niskie ceny w rolach głównych. Posłowując, skłonność do infekcji intymnych. Tak. I suchość pokrwi. Dokładnie. To typowo po 40 roku życia i dlatego bardzo ważna jest odpowiednia higiena. Proszę stosować specjalistyczny żel Iladian 40+. Żel kosmetyczny do higieny intymnej Iladian 40+ nie tylko myje i pielęgnuje, ale także działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Do tego regeneruje i nawilża błonę śluzową pochwy. Iladian 40+. Higiena intymna i ochrona po 40 roku życia. Dostępny w aptekach. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 11.20, Michał Potemkowski, informacje zapraszam. Podczas zakończonego w niedzielę festiwalu muzycznego w Darmstadt w Hesji doszło do licznych napaści na kobiety. Na policję zgłosiło się dotąd 30 poszkodowanych. Niemieckie służby zatrzymały 3 podejrzanych imigrantów. Do napaści seksualnych miało dojść, zdaniem poszkodowanych, na zakończenie 4-dniowego festiwalu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Kobiety zgodnie zeznawały, że sprawcy działali w małych grupach liczących maksymalnie 10 osób, podała miejscowa policja. Według poszkodowanych napastnicy mieli wygląd południowy.
południowoazjatycki. Był to już kolejny taki incydent w Niemczech. Na całym świecie prawie 46 milionów osób żyje w jakiejś formie współczesnego niewolnictwa. To szacunki australijskiej Walk Free Foundation. Co zaskakujące, zdaniem fundacji, w Polsce żyje aż 180 tysięcy niewolników. Najczęściej są wykorzystywani w budowlance, rolnictwie i prostytucji. W Europie pod tym względem gorzej jest tylko na Ukrainie. Zdecydowanie najbardziej zniewolonym kontynentem jest jednak Azja. Z kolei kraje o najniższym odsetku współczesnego niewolnictwa to Luksemburg, Irlandia, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Austria, Szwecja oraz Belgia. Tajskie władze ochrony przyrody znalazły ciała 40 młodych tygrysów w zamrażarce w buddyjskiej świątyni w zachodniej Tajlandii, która od lat jest kontrowersyjną atrakcją turystyczną tego kraju. Przetrzymywanie tygrysów w świątyni krytykowali ekolodzy i obrońcy praw zwierząt z całego świata. Jak podaje New York Times, eksperci ustalą teraz, czy szczątki kotów są dowodem zaangażowania świątyni w nielegalny handel dzikimi zwierzętami. Od kilku dni, przypomnijmy, trwa wyprowadzanie 137 dorosłych tygrysów ze świątyni. Drapieżniki trafią do rządowych rezerwatów w dżungli. Słuchasz informacji TOK FM. Polscy siatkarze przegrywali już 0-2, ale ostatecznie pokonali w Tokio mocnych Chińczyków 3-2. W czwartej kolejce turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. To czwarty triumf biało-czerwonych, którzy są jedyną niepokonaną ekipą w tych zawodach. Teraz to wszystko. Kolejne informacje u nas o godzinie 11.40. Zapraszamy. Pogoda. Burze dziś przede wszystkim w zachodnich regionach kraju, w kujawsko-pomorskim i wódzkim. Oprócz tego chmury na przemian ze słońcem i miejscami przelotne opady. Na termometrach około 24 stopni w Poznaniu i Białymstoku, przez 25 w Łodzi, w Warszawie i Katowicach, do 26 w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Andrzej Marek Chłodzyński, architekt i urbanista, jest Państwa i moim gościem. O ideach mieliśmy rozmawiać. O wartościach. I wartościach. O wartościach. To nie przypadkiem chyba zupełnie, dlatego że ostatnio jestem pod wielkim wrażeniem, to jest śmieszne, być pod wielkim wrażeniem wykładu danego studenta. Tak, jak to należy powiedzieć. Dałem wykład ostatnio 600 studentom architektury na prośbę tychże studentów organizatorów tego wykładu i proszono mnie o temat, więc temat był na temat wartości w architekturze i sposobu, kryteriów oceny w architekturze. I 600 czy kilkaset osób na temat. Właśnie tutaj mówiąc wyrażał problem. U faryzeuszy modli się do Boga, ale naprawdę lo vede davanti agli occhi. Il Signore è uno specchio. Ma è una grande pierdzielka. Przed siebie Pana Boga. Trovandosi nel tempio non sente la necessità. Patrzy na samego siebie jak w zwierciadle. Chociaż znajduje się w świątyni, nie czuje potrzeby, aby paść na kolana przed majestatem Boga. Stoi, czuje się bezpiecznie, jakby on sam był panem w świątyni. Wymienia listę dokonanych dobrych uczynków. Jest bez zarzutu, przestrzega prawa, ponad to, co należy, pości dwa razy w tygodniu, płaci dziesięcinę ze wszystkiego, co posiada. W sumie faryzeusz nie tyle się modli, ile lubuje się swoim przestrzeganiem przykazań. A jednak jego postawa i jego słowa są dalekie od sposobu działania i mówienia Pana Boga, który kocha wszystkich ludzi i nie pogardza grzesznikami. Tak więc u faryzeusza, który uważa siebie za sprawiedliwego, pomija to wszystko, co najważniejsze. Pomija Boże przykazanie miłości Boga i bliźniego. Nie wystarcza zatem zadać sobie pytanie,
Jak wiele się modlimy, ale musimy także zapytać samych siebie, jak się modlimy, a raczej jakie jest nasze serce. Ważne jest, aby je zbadać, aby ocenić myśli, uczucia, wykorzenić arogancję i obłudę. Ja się pytam, czy można się modlić z arogancją? Czy można modlić z hipokryzją? Nie. Wystarczy modlić się w tej postawie, by wiedzieć, kim ja jestem. Siamo tutti pressi della frenesia del ritmo quotidiano. Spesso in Wszyscy jesteśmy ogarnięci szalonym rytmem dnia codziennego, często owładnięci sensacją, niejako ogłupiali, zdezorientowani. Trzeba nauczyć się odnajdywania drogi do naszego serca, docenić wartość życia wewnętrznego i wartość milczenia. Bo tam Bóg nas spotyka i do nas mówi. Jedynie wychodząc z tego możemy z kolei spotkać innych i rozmawiać z nimi. Faryzeusz wyruszył ku świątyni. Jest pewny siebie, ale nie uświadamia sobie, że zatracił drogę do swego serca. Natomiast celnik staje w świątyni z sercem pokornym i skuszonym. Stał z daleka i nie śmiał nawet oczu zeskuje, bo lepił się w piersi. Bił się w piersi, a jego modlitwa jest bardzo krótka. Nie długa jak faryzeusza, ale mówi: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Nic więcej. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. To jest piękna modlitwa. Możemy teraz powiedzieć 3 razy, wszyscy razem. Mówmy to. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Rzeczywiście ci, którzy ściągali podatki, nazwani celnikami, byli uważani za nieczystych, za poddanych obcych władców. Ba, byli nielubiani przez ludzi i zazwyczaj wiązani z grzesznikami. Przypowieść naucza, że jesteśmy sprawiedliwymi lub grzesznikami, nie z powodu naszej przynależności społecznej, ale ze względu na sposób, w jaki odnosimy się do Boga i do braci. Akty pokuty i kilka prostych słów celnika świadczą o tym, że zdaje on sobie sprawę z tego, jak nędzna jest jego sytuacja. Istotną rolę odgrywa jego modlitwa. Działa jak człowiek pokorny, pewny jedynie tego, że jest grzesznikiem potrzebującym zmiłowania. O ile faryzeusz o nic nie poprosił, bo miał już wszystko, to celnik może jedynie żebrać o Boże miłosierdzie. I to jest piękne. Prosić jedynie żebrać o Boże miłosierdzie, stając z pustymi rękami, z otwartym sercem i uznając siebie za grzesznika, celnik ukazuje nam wszystkim niezbędny warunek do otrzymania przebaczenia Pańskiego. W końcu właśnie on, tak pogardzany, staje się ikoną prawdziwego wierzącego. Pan Jezus kończy przypowieść zdaniem. Powiadam wam,
Ten, to znaczy celnik, odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, no i co znalazłeś? A kto się uniża, będzie wywyższony. No. Co? Z tych dwóch. No to co chciałeś powiedzieć? Faryzeusz. Ale Anita ciebie obserwuje, mówi, że jakie głupoty gada, jakie on głupoty gada. Razem ikoną zepsucia i udawanej modlitwy. Jest tym, który nie patrzy w oblicze Boga, ale patrzy jak z lustro na swoje własne oblicze. Jest nim zauroczony. Zatem w życiu ten, kto uważa się za sprawiedliwego i osądza innych, pogardzając z nim, jest zepsutym, jest obłudnikiem. Pycha zagraża wszelkiemu dobremu działaniu, ogałaca modlitwę, oddala od Boga i od innych. Jeśli Bóg ma upodobanie w pokorze, to nie po to, aby nas poniżyć, bo pokora jest raczej niezbędnym warunkiem, aby być przez Niego wyniesionym i doświadczyć w ten sposób miłosierdzia, które przychodzi, aby wypełnić nasze pustki. Jeśli modlitwa człowieka pysznego nie dociera do serca Boga, to pokora biedaka otwiera je na oścież. No, Żydzi i katolicy, oni się zawsze dzielą, wiecie Państwo, na mądrych, na głupich. Dlatego te uniwersytety, jak w średniowieczu wymyślili, to już myślą, że Pana Boga za nogi złapali, diabła za ogon, za biednych, za bogatych. Także to żydostwo i to dziadostwo to zawsze było. Proszę Państwa, nawet mówią, bo ja mówię, no jak to, no ale jak papież wszedł, ten Jan Paweł II, ale oni mówią, że to był Żyd. Ja mówię, słuchaj, nawet gdyby był Żyd, co mnie to obchodzi? Co ja tu będę się, wiesz, to wchodziła? Co mnie to interesuje? Ale oni mówią, że to nie jest takie obojętne. I proszę Państwa, jak ja przebiegałam przez centralny, tam na centralnym znalazłam to już dawno, 4 kartki napisane na temat żydostwa, na temat papieży, że jak się trafi, że papież jest Żydem, to już kolejny papież będzie Żydem. Ale cyfry, symbole żydowskie, co, znaczy co? Pan profesor, nawet nie pamiętam jego nazwiska, ale ja to czytam kilka razy. Muszę to odnaleźć w internecie, bo to jest bardzo ciekawe. Jeszcze to odświeżę komputerowo. Państwo będziecie mogli sobie to poczytać. Że tutaj na Mazowszu nie ma ludzi prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowych, to więc albo to głupio chytre najmądrzejsze, albo to stare mądre i od razu młode i stare i od razu się urodzi i najmądrzejsze, głupio chytre i najmądrzejsze, chociaż jest głupi. Są głupi. Mówią, że Polak wciąż jest głupi, że i przed szkodą jest głupi, i że po szkodzie jest głupi. No więc ja znalazłam na centralnym te 4 kartki białe formatu A4, pismem ręcznym pisane bardzo ładnie, prawie technicznym, czarne, odbijane na ksero wielokrotnie. Pożyczyłam to takiej bezdomnej Ewce Laskowskiej, która mieszkała na lotnisku, już ją tam przepędzili, bo już i pracę znalazła i z tym Dawidkiem i to i tamto. Ale wiecie Państwo, no przeczytałam to kilka razy do internetu w różnych formach, jeszcze raz to zrobię inaczej. No i tam właśnie na ten temat, że linia żydowska, która przegrała, a teraz ta linia mysia, która wygrywa, ale że to na jedno wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że gdy papież okazało się, że jest Żydem, to kolejny papież będzie Żydem. No ale ja mówię, ale co to ma do rzeczy? Co to ma do rzeczy? Przecież ja jestem świadkiem Jehowy praktycznie od roku 1978, uciekłam tam z tej Anglii, odjechałam, odleciałam, odpłynęłam z Anglo Ameryki Białystok, no to zostałam, proszę Państwa, w 81 roku, już byłam pionierką od września.
inicjatora waszych spotkań. Także byłam pionierką od września, głosiłam Ewangelię i nigdy nic na ten temat tych Żydów jako takich tu i teraz teraźniejszych nie wiedziałam. Na temat tych Żydów z Biblii to także zabili Jezusa, no to więc mówię, że Żydzi zabili Jezusa, Jezus był Żydem. Także proszę Państwa, co my tutaj będziemy dużo mówić? Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby Langstrom Extra, jedność jest. Posłuchajcie modlitwy. Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Był to fragment audiencji generalnej Ojca Świętego Franciszka, a całość mogą Państwo odnaleźć na stronach internetowych Radia Maryja. Ucinając ten materiał, którego było za dużo. I skleiliśmy tą płytę, że to jest ciasno, dobrze dopasowana, że tak powiem, struktura do ciała, prawda? Tutaj wydaje mi się, że ani dodać, ani ująć w tym momencie byśmy niczego nie chcieli. Panowie mocno chwalą się nową płytą. I dobrze, bo album jest godny uwagi. Ale tyle było już słowa, że najwyższa, prawda? Clear Mind. Tym utworem z udziałem Łukasza Lacha, który obok samego śpiewu jest również autorem teksty. Rozpoczyna się album Heart and Soul zatytułowany Synthetic. Styczny żel do higieny intymnej? A powinnam? W tym przypadku bardzo ważna jest odpowiednia higiena. Proszę zmienić swój dotychczasowy środek na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale także działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Iladian naprawdę pozwolił mi zapomnieć o nawracających dolegliwościach intymnych. Iladian. Higiena i ochrona przed infekcjami. Dostępny w aptekach. Piłkarze bardzo potrzebują wsparcia kibiców. Wiem o tym z pierwszej ręki. Ania Lewandowska. Zostań 12 zawodnikiem. Wejdź na stronę 12zawodnik.bzwk.pl i kibicuj naszym. Bank Zachodni WBK. Z mobilnym dostępem do konta. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. JW Construction zaprasza na Dni Inwestora. Odwiedź nas weekend i dowiedz się więcej o zakupie apartamentu w programie najmu z gwarancją zysku. Kup apartament i zarabiaj na najmie. Oferujemy apartamenty doskonale skomunikowane z centrum miasta już od 160 tysięcy złotych netto. Kompleksową obsługę programu najmu. Odwiedź nas weekend i generuj pewne i stałe zyski z najmu nieruchomości. www.jwconstruction.com.pl. Piękna, ognista, uwodzicielska. Carmen. Już w lipcu podczas trzeciego letniego festiwalu operowego. Międzynarodowa obsada solistów. Chór i Ron Coleverdi Orchestra pod dyrekcją Francesco Bottigliero. Płock, Toruń, Warszawa, Kielce i Opole. Odkryj historię piękną... Niemodne. Więcej godzina na antenie Eski, a jeszcze wcześniej zgłosić się wysyłając SMS-a o treści SKT 7211 za 2,46 zł. A za chwilę e-money w remiksie. Autopromocja.
się takim samym symbolem. No i teraz myślimy o tym mieście. Syrena w herbie. 22. No Warszawa, jesteśmy 45, cały czas w Warszawie. 90, nasze radio Conchita nadaje z Warszawy. Pieśni Królestwa mamy. Program dzisiaj reklamujemy jw.org. Piękne pieśni. Dzień dobry, panie Wiesławie. Dzień dobry panu. A pan skąd do nas zadzwonił? Warszawy. Aha. No dobra, to mamy tu warszawską syrenkę, ale myślimy w innym miejscu, też na Mazowszu. Czy ja mam panu podać do wyboru? Czy pan wie od razu? Bardzo proszę. Dobra, to się zastanawiamy. Czy to Maków Mazowiecki, a może Żuromin, a może Białobrzegi nad Pilicą? Białobrzegi nad Pilicą. No świetnie, panie Wiesławie. Jest znakomita nagroda dla pana. Białobrzegi nad Pilicą, herb miasta gminy przedstawia w polu błękitnym syrenę barwy cielistej z długimi włosami złotymi. Byłem kiedyś tam w Białobrzegach, także pamiętam. Pamięta pan ten herb. Rybi ogon, korona na głowie. Tak. Świetnie. No to nie tylko my tu w Warszawie, ale i Białobrzegi również nad Pilicą. Panie Wiesławie, gratuluję, miłego dnia życzymy oczywiście. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Do kolejnego spotkania. Dziękuję bardzo. No to teraz wyskoczymy do Radomia, bo Dżamal nam się przypomni, czyli będzie i dancehall, i trochę reggae, i tanecznie, i będzie Słońca One. Do nich dwa ząbki czosnku. Jak ktoś chce za bardzo słońca, to go nie ma. Stefan spożyczył już taki pakiecik właśnie do włożenia. Janek Witek chciał. To jest bardzo wygodne. Ja w grobie leży. Ja odcinam ogórką czubki. Wkładam to wszystko do słoika. Nie obierasz. Nie, absolutnie nie, że mają takie pomysły. Nie, już nie będą małosolne, tylko jakieś takie. Ale co jest najważniejsze, że ja nie zalewam ich wrzątkiem, tylko zagotowuję wodę. Tam na przykład do 2 łyżek soli wsypuję. Odstawiam ją, aż ona stygnie i dopiero taką lekką wodę zalewam te ogórki. I zostawiam je na dzień, czasami na dwa. Ale teraz właśnie z tych ogórków, które już zrobiły mi się z małosolnych kiszone, zrobiłam po prostu zupę ogórkową, czyli starałam je na tarce, podsmażyłam na masełku, zrobiłam taki wywar rosołowy, dodałam odrobinę ziemniaków, marchewki, ja dodaję na przykład ryż jeszcze do takiej zupy, zawieram śmietanę i wyszła przepyszna zupa ogórkowa z moich własnych ogórków. A nie słyszałam o tym, że wcześniej ogórki właśnie takie starte na tarce trzeba podsmażyć. A wiesz dlaczego? Bo one wtedy są takie mięciutkie. No to spróbuję. Polecam. Tak, według przepisu mamy Agnieszki Gałuży, autorki bloga Aga Pomaga. Więcej tutaj dobrych rad znajdziecie. Szukajcie na Facebooku. Aga Pomaga. Dzień dobry, godzina 12. Dzisiaj z Kiba, jak mówię, wyskoczył na chwilę po kasę. Musimy jakąś fotę zrobić na wieczór. No to o tym potem. Zostań częścią SK360. 88 zł. Zyskaj tytuł. Aż się łezka czasem zakręci. To dobra komedia była. No to teraz Gisłodowie powracają. Jak dobrze pójdzie, to ta nowa... Linia Misia wraca i teraz oni mataczą, że powracają. A to o dzieciństwie gadać koła myja, zadymy, proszę państwa, mydło i powidło, Warsi, Sawa. Jest Warszawa. No to po prostu... Prawda? Komu na młyn? Komu woda na młyn? To był oczywiście Chevy Chase, no zgadza się, no nie może być inaczej. No to pakuję ten fajny film dla ciebie, myślę, że na wakacje jak dotrzeć będzie, jak znalazł. A tobie oczywiście spokojnej drogi życzę i mało korków poznać. Dziękuję. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Życzę wam wszystkiego dobrego również, dzięki bardzo. Wielkie dzięki, wracamy do grania. Ex-ambasador już teraz w tym momencie w muzeum. Ten dziadu, po co będziesz żyć? Dziadowyjących reklamować. Studio, dzień dobry. Tym razem o koncertach będziemy mówić w przebojowych dialogach, tych największych.
ale w odniesieniu do... To widzicie Państwo, jak to jest rzeczywiście. Dobrze, że tu mówili w Radiu Tok FM dzisiaj o uduchowieniu, uduchawianiu się. Jak człowiek uduchowiony, to widzi jakiś sens w swoim życiu. To była taka brytyjska odpowiedź na amerykańskiego Elvisa. Brytyjska, po co ci Brytania? Sawa powiedział wręcz. Nawet zawodu czy zajęcia. Po co wam ten Harry Potter? Cerk to jest diabelstwo. Wydaje mi się, że łączenie ich jest niewłaściwe, niestosowne. To znaczy, są postawy, które mówią: rano jestem architektem, później po południu przez 2 godziny jestem krytykiem architektury i krytykuję swoich kolegów, po czym wracam do mojej pracy architektonicznej i dalej biorę udział w konkurencji na rynku i w pracach architektonicznych. Wydaje mi się, że to niesłuszne, żeby łączyć te dwie rzeczy. I architekt tworzący, projektujący i budujący przestrzeń publiczną jest architektem. Natomiast krytyk architektury to jest inny zawód i zupełnie inne zajęcie. I żeby być poza wszelkimi podejrzeniami, jak żona cesarza, czy Cezara, żona Cezara, współczesni cesarze też istnieją, powinien być poza wszelkim podejrzeniem o bycie stroną i osądzającym. No to trochę jest to dziwna sytuacja. Nie rozumiem. Proszę mi wyjaśnić. No bo z jednej strony mówimy o wartościach i ideach. Aha. Każdy, kto jest zanurzony w wartościach i ideach, patrzy także na system, jak te wartości i idee działają w kontekście, w otoczeniu, czyli trochę uczestnicząc przez bycie architektem w tym systemie, trochę jest chyba zmuszony do tego, żeby także być krytykiem. Na swój własny użytek tak. Natomiast jeżeli przyjmuję pozycję krytyka architektury, krytyka sztuki w przestrzeni publicznej, ogłaszając swoje zdanie, to już nie jest na własny użytek intelektualny, na użytek własnego oceny własnej pracy i innych, żeby iść w własnym kierunku. Nie mówię o do przodu czy do tyłu, bo to są pozornie dobre określenia, ale realizując swój system wartości, to jeśli to nie jest na użytek własny, to wydaje mi się, że występuje w przestrzeni publicznej, no fałszuje ten obraz obiektywności i zajmuje pozycję, jak mówię, i osądzającego, i bycia i tego, który osądzamy w swojej pracy. Jasne, wydaje mi się, że no, to jest na przykład... Nie osądzaj, Pismo Święte mówi, prawda? Dlatego też jak cokolwiek mówimy, to musimy tak porównawczo mieć kilka przykładów koło siebie. Najprędzej z Biblii, tylko że jak oni Biblii nie czytają, to z Biblią nie mają nic wspólnego, to nie mają też swobody mowy, swobody działania. My mamy swobodę mowy, my mamy swobodę działania, bo mamy dziesiątki podobnych przykładów z Pisma Świętego, z Biblii na dany temat, na daną sytuację. O danym obiekcie. Zastanawiam się, jak pan ocenia z punktu widzenia architekta i urbanisty, który podróżuje po świecie, ogląda, czyta książki, to Polskę, czyli czego brakuje edukacji, konkursów, wybitnych budynków, nie w sensie, że nie mamy wybitnych budynków, tylko jakiejś polityki, albo może wręcz przeciwnie, może jakiegoś tworzenia dzielnic, powrotu do tkanki miejskiej, odrzucenia modernizmu. Mówiliśmy o edukacji to raz, natomiast wydaje mi się, że kolejnym polem działań, które jest bardzo ważne, to jest przykład. Dawanie danego świadectwa przykładem, czy pokazywanie w przestrzeni takich przykładów zbudowanych budynków, które mogą spełnić ten postulat dobrego przykładu, bo dobry przykład oddziałuje wspaniale w każdej sytuacji, czy w małym miasteczku, czy we wsi, czy w dużej metropolii. 1000 dyskursów zastępuje ten dobry przykład, dlatego że dobry przykład można obejrzeć, wejść do niego, poczuć zapach tej architektury, bo architektura ma swój zapach, ma swój dźwięk, ma swoją sensualność, można dotknąć do dobrego budynku, można w nim poczuć tą przestrzeń, która jest dobrze zaprojektowana i dobrze działa na tych, którzy i działa na tych, którzy ją użytkują i pozwala im z kolei dobre działanie. W związku z tym dobry przykład wart więcej niż 1000 dyskursów i 1000 debat. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby takie dobre przykłady promować i nie tylko na zdjęciach, dlatego że cała architektura
systemu gwiazd artykułów, która podróżuje w internecie przez cały świat w postaci zdjęć, jest pewnego rodzaju też uproszczeniem i modą. Należałoby do tych dobrych przykładów użytkowników architektury zapraszać, pokazywać, jak można dobrze. I ten przykład, te przykłady, im więcej ich będzie, tym będzie chyba lepiej nam żyć w tej przestrzeni otworzyć. I do dobrego przykładu chyba też jest dobra polityka i filozofia i system wartości, bo myślę sobie na przykład o nowych budynkach, które powstały w Polsce, które wiążą się z muzyką, Szczecin i Wrocław. Tak. I myślę sobie o Paryżu, City de la Musique. Tak, jest. I teraz jak spojrzymy na Szczecin, Wrocław i Paryż, to mam wrażenie, że Szczecin i... Jeszcze są Katowice. Tak, i Katowice. I mam wrażenie, że Katowice... Jeszcze są innych miejsc. Katowice, tak, bardzo ważne miejsce. Tak, i Kraków jeszcze, że to są jeszcze... Dobrze, ale to są miejsca wciąż elitarne. Że to jest jak gdyby miejsca, które są stworzone dla elity, a gdzieś w myśleniu o Paryżu jest takie myślenie egalitarne. Ja bym się nie zgodził z panem, dlatego że nie tylko Paryż jest przykładem, o którym można mówić. Jeżeli chodzi o Katowice, dorzuciłbym tego jeszcze na przykład Budapeszt, gdzie jest oficjalna pierwsza opera, która jest kopią Palegarnie w centrum Budapesztu, a jest jeszcze inna scena, tak zwana druga scena baletowo-operowa, w której występuje mnóstwo utalentowanej młodzieży. I ja tam byłem ostatnio i byłem zachwycony. Tam nie było żadnego turysty oprócz nas chyba. Wszyscy to byli Węgrzy, którzy właśnie mieli chwilę czasu. Bodajże to było poniedziałek. Nawet to nie była niedziela, to był poniedziałek. Ubrani jak mogli, bilety były bardzo tanie, były tańsze od albo równoważne cenie biletu do kina. I była cała sala z Erkel Theater, bo zapraszam, przepiękna architektonicznie realizacja z lat 30, później jeszcze zrewitalizowana i przetworzona w latach 50. I plac, w którym jest ten teatr, nazywa się Plac Jana Pawła II, więc wszystko mamy w komplecie i mam pełne szczęścia. Wszyscy przyjechali w zasadzie metrem, mieszkańcy Budapesztu przyszli, żeby posłuchać muzyki, po czym zeszli się do domów. To wyglądało fantastycznie. Dzieci w średnim wieku, małym wieku, dorosłe osoby, wszyscy widać było, że niespecjalnie turystycznie nastawieni, tylko po prostu byli u siebie, tak jak byli u siebie w swoim mieście. I w Katowicach jest podobny efekt, tak przynajmniej mam wrażenie, bo kiedyś właśnie w tym Paryżu, o którym pan mówi, mieliśmy rozmowę tak zwanej Polonii tamtejszej i tam się dowiedziałem, że to jest miejsce prelegnacji połowy Śląska, tego przemysłowego Śląska, dlatego że muzyka wszelka na Śląsku zawsze była chlebem powszednim. Oprócz czarnego węgla muzyka była, jak wszyscy wiedzą, na Śląsku bardzo ważna dla wszystkich. Jako jeden z elementów kultury. I tej popularnej, i tej wyższej, jaka by ona nie była. I ta muzyka w NOSP, bo o tym mówimy, staje się tak naturalna, jak wychodzenie w białej bluzce na spacer do parków na Śląsku, czy przechadzanie się po ulicy w swoim czasie, prawda? I ja się o tym dowiedziałem, rozmawiając właśnie w kręgach, przy jakiejś kolacji na tzw. kręgach, tzw. Polonii polskiej w Paryżu. I nie mówiliśmy o Paryżu i o operze Garnier w Paryżu, mówiliśmy o orkiestrze wspaniałej Polskiego Radia w Katowicach i o osobach, które tam przychodzą słuchać muzyki. W związku z tym to jest jedna z najlepszych sal w tej chwili na świecie, jeśli chodzi o akustykę i nastrój. Siła przykładu, tak jak mówiłem. Im więcej takich miejsc, tym lepiej w naturalny sposób będziemy robili szkołę i pierwszego, i drugiego, i średniego, i starszego wieku, i trzeciego wieku. No właśnie, żeby tylko te projekty muzyczne nie stały się pionkami w grze politycznej. Muzyka jest z swojej natury niepolityczna. O, ale budowanie sal koncertowych jest polityczne. To już jest zupełnie inny temat. Na oddzielną pewnie audycję. Natomiast jeżeli powstają i grają w nich dobre orkiestry polskie, a tak to jest,
No to, to fantastycznie. To wydaje mi się, że to jest podstawa. Natomiast mówiliśmy przy o muzeach. To tutaj pewnie jest problem, że może za dużo jest muzealnictwa w miejscach, które chcielibyśmy, żeby były żyjące sztuką, a nie pokazywane jako pudełeczko muzeum i zamknięty w gobloci. Niestety nasz program dobiega końca, natomiast muzea to jest interesujący wątek, temat. Jeżeli pan pozwoli, to chciałbym w jakiejś najbliższej przyszłości porozmawiać o przestrzeni, która powstanie w Warszawie, której nie jestem fanem wielkim, ale wydaje się, że jestem jedyny. Mówię o Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A to sama nazwa jest interesująca. Muzeum Sztuki. Więc jeżeli miałby pan czas, to ciekawi mnie, jakie pan ma zdanie na ten temat, gdybym pan się dał zaprosić w przyszłości. Z wielką radością. Być może pani dyrektor Mytkowska dołączy. To jeszcze będzie lepiej. Będziemy mieli małą debatę. O, świetnie. Bardzo panu dziękuję. Andrzej Marek Chłodzyński, urbanista, architekt, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Informacje już za kilka minut, o godzinie 12. Po informacjach wracamy do... Nie, nie wracamy. Po informacjach Mikołaj Lizut, jego program, a dzisiejszy program przygotował Paweł